Państwu witam serdecznie na konferencji prasowej. Jesteśmy w bazie magazynowej PKN Orlen w Mościskach. Jest z nami pan premier Mateusz Morawiecki, minister klimatu i środowiska pani Anna Moskwa oraz prezes PKN Orlen pan Daniel Obajtek. Bardzo proszę o zabranie głosu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, dzisiaj przedstawiamy najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od rosyjskich węglowodorów, od rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu, rosyjskiego węgla. Ten najbardziej radykalny plan jest potrzebny. On jest potrzebny po to, żeby wreszcie także w Europie przyszło otrzeźwienie. Bo kiedy inni w Europie patrzyli na Rosję jako na partnera do robienia biznesu, my wiedzieliśmy, że Rosja posługuje się gazem, ropą, przede wszystkim gazem, jako narzędziem szantażu. I dlatego przekonujemy nie od kilku tygodni, nie od kilku miesięcy, ale od kilku lat, od dłuższego czasu, żeby zabrać Putinowi, zabrać Rosji narzędzia szantażu z jego arsenału. Dziś to narzędzie szantażu przekształciło się także w narzędzie wojny. I dlatego wzywamy wszystkich w Europie, aby poszli w nasze ślady. Dla nas ta polityka jest konsekwencją. Jest konsekwencją realizowania planów, o których za chwilę powiem. Ale też w Polsce jest takie przysłowie, które powinno brzmieć: mądry Niemiec po szkodzie. Bo kiedy my realizowaliśmy konsekwentnie nasz plan odejścia od gazu, od ropy, nasi zachodni sąsiedzi coraz mocniej uzależniali się od Rosji. Dzisiaj wicekanclerz, minister klimatu mówi, że to uzależnienie było niewłaściwe, było niedobre, było głupie. Uzależnienie od tego jednego, zwłaszcza od tego jednego partnera. Tak, szanowni państwo, musimy trzeźwo patrzeć na rzeczywistość. I musimy pilnować, by ta zmiana świadomości, która nastąpiła na zachodzie Europy, u naszych zachodnich sąsiadów, nie oznaczała odejście od bierności do bierności, przejście od bierności do bierności, można powiedzieć o 360 stopni. Tego na pewno nie może być. Na czym będzie polegał nasz plan derusyfikacji węglowodorów w gospodarce polskiej? Po pierwsze, przyjęliśmy na Radzie Ministrów plan odejścia od węgla i zrobiliśmy to po wielu wezwaniach Komisji Europejskiej do natychmiastowego działania. I robimy to wbrew tamtym zasadom, które są ustanowione. Więc mam nadzieję, że cała polska klasa polityczna, wszystkie polskie media patriotycznie wesprą również to działanie. Pomimo, że nie ma na to zgody ze strony Unii Europejskiej, przyjęliśmy odpowiednią ustawę na Radzie Ministrów, kierujemy ją do parlamentu i wraz z podpisem pana prezydenta nałożymy całkowite embargo na węgiel, a więc mam nadzieję, że kwiecień, najpóźniej maj, będzie to całkowite odejście od węgla rosyjskiego. Ale wzywamy także do tego wszystkich innych, Niemców i inne państwa Europy Zachodniej, które jeszcze cały czas pozyskują ten surowiec z Rosji. Punkt drugi to odejście od rosyjskiej ropy. Tutaj, szanowni państwo, jak popatrzymy na porównanie lata 2010-2014, to około 90% ropy zużywanej na polskim rynku to ropa rosyjska. Od roku 2015-16 rozpoczął się proces dywersyfikacji, proces derusyfikacji tego ważnego surowca. To dzięki Orlenowi, dzięki panu prezesowi Obajtkowi doszliśmy dzisiaj do tego, że jesteśmy już w znacznym stopniu niezależni. Ale i tutaj pokazujemy najbardziej radykalny plan w Europie odejścia od rosyjskiej ropy do końca tego roku. Będziemy robili wszystko, żeby do końca tego roku odejść od rosyjskiej ropy. I rosyjski gaz. Tutaj, szanowni państwo, byliśmy najbardziej przewidujący, ponieważ od początku pierwszej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze tej pierwszej w latach 2005-2007, wtedy polityka prezydenta Lecha Kaczyńskiego i decyzja o rozpoczęciu budowy gazoportu w Świnoujściu. Dokończenie budowy
gazoportu w Świnoujściu, a następnie rozpoczęcie w roku 2016 budowy gazociągu bałtyckiego plus gazociąg, plus rozbudowa gazociągów i gazoport koło Gdańska, pływający gazoport koło Gdańska. To wszystko uniezależnia nas od rosyjskiej ropy realnie i już w tym roku, i dlatego także tutaj w tym roku pokazujemy plan derusyfikacji w obszarze gazu. Ale teraz wyobraźmy sobie, szanowni państwo, taki scenariusz. Polska zaprezentowała bardzo radykalny plan odejścia od rosyjskich surowców. Nie chcemy tej zależności. Ale inni, nie robiąc sobie nic z wojny, z okrucieństwa wojny, z agresji rosyjskiej na Ukrainę, z szantażu, korzystają z tych surowców. Dlatego wzywam dzisiaj również Komisję Europejską do tego, żeby ustanowiła podatek od rosyjskich węglowodorów. Tak, aby w sprawiedliwy sposób również przebiegał handel i wyglądały zasady gospodarcze na jednolitym rynku europejskim. Nie może być już powtórki z tamtej nie tylko głupoty, ale z tamtej zbrodniczej, niedobrej polityki, która uzależniała od Rosji i dawała nie tylko argumenty do rąk Putina, ale także dawała petrodolary, dawała euro, dawała dolary po to, żeby Putin i Rosja mogli budować swój arsenał wojenny i mogli zaatakować sąsiadów. Szanowni państwo, w szerszym obrazie trzeba popatrzeć na to również tak. Odejście od węglowodorów to nie tylko ochrona klimatu, to także możliwość uniezależnienia się od drogich surowców. System ETS będzie w Europie na pewno obowiązywał. To jest system związany z polityką klimatyczną. Czy chcemy zastąpić bardzo drogi rosyjski gaz bardzo drogim norweskim gazem? Na ten moment musimy. Ale w dłuższej perspektywie chciałbym, abyśmy nie płacili bardzo bogatym Norwegom za ich bardzo drogi gaz. A nawet jak on stanieje, też nie chcę, żebyśmy płacili za ich gaz. Co to oznacza? To oznacza, że powinniśmy mieć w podstawie, energetycznej podstawie, elektrownie gazowe, elektrownie węglowe, włączane po to, żeby prąd był w momencie, kiedy nie możemy używać innych źródeł energii, odnawialnych źródeł energii. Dlatego dziękuję pani minister za taki wspaniały, rozbudowany plan również tworzenia energetyki odnawialnej. Bo dzięki tej energetyce uniezależnimy się od ruskiej ropy, ruskiego gazu, ale także od innych państw, które dzisiaj nie stanowią żadnego zagrożenia i w przyszłości też nie będą stanowiły żadnego zagrożenia. Ale nie chcemy kupować od nich drogich surowców. Szanowni państwo, na Europę przyszło to otrzeźwienie. Oby nie za późno. Dziś następuje przebudzenie z geopolitycznej drzemki, ze strategicznej drzemki. Wzywaliśmy do tego od dawna. Przygotowaliśmy się i dlatego pokazujemy ten najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od węglowodorów. I wzywamy także innych, naszych sąsiadów, naszych partnerów, przyjaciół z Unii Europejskiej, wszystkich do podobnego kroku. Jak najszybsze odejście od rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu, rosyjskiego węgla i sprawiedliwy podatek, który będzie wyrównywał pole gry w całej Unii Europejskiej. To jest nasz plan dla Unii Europejskiej. To jest nasz plan na wyrwanie tej broni z ręki Putina, z rąk Rosji. Dziękuję bardzo, panie premierze. I bardzo proszę o zabranie głosu minister klimatu i środowiska, panią Annę Moskwę. W dniu wczorajszym Rada Ministrów przyjęła założenia do zmiany polityki energetycznej państwa. Tej polityki z perspektywą do 2040 roku. Podstawową zmianą w tej polityce będzie dodanie pierwszego, a jednocześnie zasadniczego filaru, jakim jest suwerenność. My jesteśmy do tej suwerenności gotowi. Ta suwerenność była priorytetem polityki energetycznej Polski od 2015 roku. Wpiszemy to w sposób formalny, jednocześnie zmieniając całą politykę energetyczną w kierunku większej suwerenności.
Polska realizuje i realizowała konsekwentny plan uniezależniania się od surowców rosyjskich. Infrastruktura gazowa, zarówno ta infrastruktura przesyłu, infrastruktura magazynowania we wspomnianym projekcie Baltic Pipe, ale tak samo w projekcie połączenia polsko-litewskiego, połączenia polsko-słowackiego, pozwala nam dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy w 100% przygotowani na tą dywersyfikację. W 100% gotowi na pełną niezależność od rosyjskiego gazu. Jednocześnie jesteśmy po bezpiecznej stronie, bo w Polsce od zawsze obowiązuje obowiązek magazynowania gazu. My konsekwentnie napełniamy magazyny. Zawsze przed sezonem jesienno-zimowym nasze magazyny są pełne. Na dzisiaj to jest ponad 60%. W sytuacji jakiegokolwiek kryzysu jesteśmy gotowi je uruchomić i dostarczyć niezbędny gaz. Średni poziom magazynowania w państwach europejskich to jest około 20%. W ostatnim roku on wzrósł do około 25%, bo jak przypomnę Państwu, byliśmy w sytuacji rodzaju wojny gazowej z Gazpromem, który dostarczał w ograniczonym stopniu ilości gazu, które wystarczały na podstawowe potrzeby w państwach zachodnich. Jesteśmy też gotowi do uniezależnienia się od ropy rosyjskiej. Jesteśmy gotowi również, jeżeli chodzi o magazynowanie. PERN w ostatnich latach od 2015 do 2021 o 50% zwiększył zarówno zdolność przyjmowania, jak i zdolność magazynowania ropy. Te wielkie i konsekwentne inwestycje pozwalają nam również w tym obszarze czuć się bezpiecznie. I wreszcie węgiel, 8 milionów ton, tylko 8 milionów ton w poprzednim roku importu z Rosji, konsekwentnie zmniejszany. 2019 to było 12 milionów i konsekwentnie o milion mniej w poszczególnych latach, aż do 8 w poprzednim roku. To nie jest dużo. Przy 59 milionach całości polskiego wydobycia jesteśmy w stanie szybko odejść od tego importu. 60% tych 8 milionów to są gospodarstwa indywidualne, 40% małe ciepłownie. Zwiększenie polskiego wydobycia, ale też import z Australii, RPA, Kanady, z innych kierunków zamorskich w krótkim czasie pozwoli nam te zapasy uzupełnić. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych pełni tutaj bardzo ważną rolę. W tym momencie uzupełnia zapasy, by wesprzeć podmioty w przygotowaniu się na sezon jesienno-zimowy. Nasze porty są też przygotowane do przejęcia importu węgla z zagranicy. Jednocześnie bardzo konsekwentny plan OZE. Już na dzisiaj mamy ponad 700 giga w OZE. Przypomnę, że na 2020 mieliśmy do zrealizowania plan 15%. Osiągnęliśmy ten plan ponad 16%. Na dzisiaj, patrząc na już podpisane umowy przyłączeniowe i te ilości deklarowane w najbliższych aukcjach, możemy powiedzieć, że mamy ponad 30 giga w planowanych aukcjach do 2030. Jeżeli jeszcze dołączymy plan rozwoju sieci, PSE deklaruje, że do 2030 roku jest w stanie obsłużyć 50% OZE w Polsce. Możemy powiedzieć, że do 2030 przy zwiększonych ambicjach osiągniemy 50 giga w OZE. To oznacza zwiększenie ilości OZE w morskiej energetyce wiatrowej, w lądowej energetyce wiatrowej, we wsparciu tych inwestycji w dalszym rozwoju, w usuwaniu barier legislacyjnych. Jednocześnie też jest to dalsze wsparcie rozwoju fotowoltaiki. Wczoraj ogłosiliśmy nową edycję programu Mój Prąd. Zwiększamy autokonsumpcję, zwiększamy magazynowanie, wspieramy dodatkowymi instrumentami finansowymi to magazynowanie na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych. Jednocześnie magazynowanie na dużą skalę, elektrownie szczytowo-pompowe, pierwsza elektrownia, Młoty, jednocześnie ustawa, która zapewni szybką realizację tych niezwykle ważnych inwestycji. Cały czas konsekwentna realizacja projektu elektrowni jądrowej,
z jednoczesnym rozwojem SMR-ów, MMR-ów, tych mikro i małych technologii, które pozwolą nam uzupełnić stabilne źródła przed 2030. Dziękuję bardzo pani minister i bardzo proszę o zabranie głosu prezesa PKN Orlen, pana Daniela Obajtka. Panie premierze, pani minister, szanowni państwo, jesteśmy gotowi na każdy scenariusz i realizujemy go bardzo mocno i bardzo konsekwentnie. To już od paru lat prowadzimy bardzo intensywny proces dywersyfikacji. Na początku 2020 roku w systemie Orlen było ponad 50% ropy z innego kierunku niż kierunek wschodni. To były rozliczne działania poprzez działania związane z dostawami, innymi dostawami z innych kierunków, takich jak choćby nawet Arabia Saudyjska, Morze Północne, złoża norweskie, czy też Angola, czy też Nigeria. Bardzo mocno pracowaliśmy, dostosowywaliśmy nasze rafinerie, by można było dobrać taki koszyk gatunków ropy, by one były jak najbardziej optymalne do zastosowania w naszych rafineriach. I to udało się nam zrobić. Ta konsekwencja, przychylność rządu pana premiera do tego doprowadziła, że jesteśmy w każdej chwili niezależni. I to nie tylko rafinerie polskie, ale przecież posiadamy również rafinerie w regionie. Po wybuchu wojny zamówiliśmy około 28 tankowców, które zabezpieczają w pełni nasz system. A jeżeli chodzi o rafinerię na Litwie, w Morzejkach, ta rafineria, która również była zaopatrzona z kierunku wschodniego, dziś już ta rafineria nie jest zaopatrywana z kierunku wschodniego. 100% ropy idzie do tej rafinerii z innego kierunku. Również pragnę zaznaczyć, że ta rafineria utrzymuje bezpieczeństwo paliwowe Litwy, Łotwy, Estonii, częściowo naszego rynku, ale również rynku ukraińskiego. Chcieliśmy być przygotowani na każdą ewentualność. Już w 2019 roku przechodziliśmy kryzys chlorkowy, gdzie 46 dni nie płynęła ropa rosyjska rurociągami, ale poradziliśmy sobie poprzez proces tak naprawdę całej dywersyfikacji. I do tego procesu przede wszystkim potrzebna jest solidarność europejska. Solidarność europejska, by była równa konkurencyjność rynków, by nie było premiowania danych rynków. My nie możemy sobie na to pozwolić. Nie możemy sobie pozwolić na to, że Polska będzie dywersyfikowała ropę, natomiast inne państwa będą nabywać ropę rosyjską, będą mieć pewien dyskont na zakupie tej ropy i w tym momencie będą zalewać nas tanimi produktami. Więc tak naprawdę ta ropa nadal będzie płynęła z kierunku wschodniego. Bardzo dziękuję, panie premierze, za te deklaracje, bo to jest tak naprawdę ważne dla całego biznesu. Ale w tych procesach całych również bardzo mocno potrzebne są inwestycje. Pan premier wspomniał o tych inwestycjach. Dlatego od 4 lat budujemy koncern multienergetyczny. Koncern, który będzie miał ponad 250 miliardów przychodu i ten koncern jest w stanie realizować inwestycje związane z transformacją energetyczną. Państwo musi mieć narzędzia do przeprowadzania inwestycji, właśnie w inwestycji zeroemisyjne źródła wytwarzania, niskoemisyjne źródła wytwarzania. To jest kwestia legislacji, ale to jest też kwestia dużego biznesu. Bez dużego biznesu nie wykonamy tych potężnych inwestycji, które uniezależnią nas tak naprawdę, choćby nawet od gazu. Więc dlatego mamy bardzo ambitny plan, realizujemy go. W tym roku na pewno nastąpi połączenie, następne połączenie związane z przejęciem choćby nawet Lotosu, czy też związane z przejęciem PGNiG-u. To zdecydowanie nas wzmocni. To sprowadzi do tego, że zbilansujemy zakupy ropy i gazu. Jesteśmy praktycznie na finale i przeprowadzimy to w tym roku, bo jest to konieczne dla całej naszej gospodarki i dla bezpieczeństwa naszego państwa. Dużo się mówi o połączeniu Orlenu z Lotosem. Proszę państwa, jest to zadanie biznesowe i jest to polska racja stanu. Warunki zaradcze, które dała komisja, te warunki pozwalają nam przeprowadzić ten proces. W tych warunkach jest wydzielenie rafinerii Lotos i odsprzedaż 30% aktywów. Znaleźliśmy partnera Saudi Aramco. Ale to nie są tylko aktywa. To jest również umowa na 20 milionów ton ropy w region. Ta umowa dodatkowo również pozwoli nas zabezpieczyć w pełni.
Ta umowa daje nam gwarancję. W Polsce przerabiamy około 26 milionów ton ropy. Tu mamy umowę, która mówi o 20 milionach dodatkowo ropy w system tak naprawdę całego Orlenu. My nie tylko stabilizujemy bezpieczeństwo paliwowe państwa polskiego, ale stabilizujemy również bezpieczeństwo paliwowe, to co podkreśliłem wcześniej. Litwa, Łotwa, Estonii, też posiadamy dwie rafinerie w Czechach, które również zabezpieczają rynek czeski, ale również tam zabezpieczają bezpieczeństwo choćby Słowacji, częściowo rynku węgierskiego i też częściowo rynku niemieckiego. Tam też posiadamy duży udział w tamtych rynkach poprzez obecność tam dwóch rafinerii. I również ta rafineria jest przygotowana do procesu dywersyfikacji. Pracujemy nad tym wspólnie. Bardzo dobrze, że zaczęliśmy tą pracę parę lat temu. I dzisiaj możemy wystąpić na tej konferencji i pokazać, co zostało zrobione, co jeszcze mamy do zrobienia, ale jest to do zrobienia w krótkim odcinku czasu i na pewno będziemy w pełni bezpieczni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Szanowni państwo, przechodzimy do zadawania pytań. Przypominam, w zasadzie jedno pytanie, jedna redakcja. Bardzo proszę, pani redaktor. Dzień dobry, Maja Wójcikowska, TVN24. Ja mam pytanie, panie premierze, pani minister, przede wszystkim o koszta, bo państwo mówicie maj, kwiecień, to jest ta pierwsza perspektywa, że jesteście w pełni gotowi. To ile więcej będzie to kosztować, bo już to podkreślaliście państwo, że to uniezależnienie będzie droższe. To na ile to jest wyliczone? Mówicie państwo, że macie już gotowe scenariusze. Jakie będą przede wszystkim te główne kierunki zakupów? No, padło tutaj oczywiście Kanada, RPA, Australia, ale jakie to będą nowe miejsca? No i też, czy coś się zmieniło, jeśli tak, to coś, bo pan premier powiedział, że wbrew Komisji Europejskiej państwo będziecie postępować. Pan od początku wojny właściwie mówił o tym uniezależnieniu, ale podkreślał wcześniej na konferencjach prasowych, że trzeba sprawdzić, czy nie będzie żadnych kar ze strony Unii. Pisał pan list, to na czym to wbrew polega i jakie mogą być tego ewentualnie konsekwencje? Dziękuję. Bardzo proszę, pan premier, na początku. Wzywaliśmy Komisję Europejską do zdecydowanego działania od pierwszych dni wojny. Komisja Europejska niestety nie podjęła tej decyzji, dlatego podejmujemy ją sami. To jeśli chodzi o naszą odpowiedzialność, jesteśmy zdecydowani, żeby przynajmniej w ten sposób pokazać Komisji Europejskiej, na czym polega zdecydowane, radykalne działanie, radykalne odejście od rosyjskiego węgla. Co do kosztów, za chwileczkę pani minister to rozwinie, ale nie muszą tutaj być wyższe koszty. Węgiel z Australii, węgiel z Republiki Południowej Afryki czy z Kolumbii nie musi być droższy niż rosyjski. Te ceny nie muszą wcale uderzyć Polaków po portfelach. Będziemy robili wszystko, żeby nie przełożyło się to w kolejnym sezonie i już od maja czy od czerwca, bo przecież ciepłownie i wiele innych podmiotów ściągało węgiel, żeby nie płacili więcej za węgiel niż do tej pory. Dziękuję bardzo. Bardzo pani minister na początek. Ale to jest policzone, pani. Pani minister odpowie. Bardzo proszę. Myślę, że jest do obalenia jeden z mitów, że surowce rosyjskie są zawsze tańsze. Putin chce, żebyśmy w to wierzyli, żebyśmy się bali tego uniezależnienia i mówili, że będzie drogo, żebyśmy się nie decydowali na ten krok i właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na ten krok. Przypomnę jeszcze raz, ten węgiel to jest 8 milionów ton. To naprawdę nie jest duża ilość. Jest kilka ładunków, kilka statków, na które jesteśmy gotowi. Część tych dostaw jest już zaplanowana, część właśnie planujemy, zbierając też zapotrzebowanie od ciepłowni, bo rok do roku ta ilość jest inna. Jeżeli będą jakieś różnice w tych cenach, będziemy w dialogu z ciepłowniami. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiliśmy program Moje Ciepło na systemowe wsparcie ciepłowni, w tym na uniezależnianie się od surowców, w tym surowców rosyjskich, i przechodzenie na OZE. Mamy bardzo duże zainteresowanie tym programem. Jest to też dodatkowe narzędzie, które w średnioterminowej, w dłuższej perspektywie pomoże nam w tym uniezależnieniu. Dziękuję. Jesteśmy też tak samo od strony finansowej przygotowani jak strona niemiecka. Strona niemiecka, jak państwo wiedzą, przez kilka dni analizowała, po czym ogłosiła swój, dużo mniej ambitny niż nasz, plan odchodzenia od surowców, w dużej mierze oparty na polskim potencjale. Potencjale polskiej rafinerii, współpracy ze Szwed, na kilku rozmowach, po których została podjęta ta deklaracja. Nasza deklaracja jest oparta już na konkretnych liczbach,
na konkretnych cyfrach, to jest 8 milionów ton, które wiemy skąd, kiedy i jak sprowadzić. Dziękuję bardzo i bardzo proszę pan prezes Obajtek. Szanowni państwo, państwo porównujecie ceny, które są w tym momencie, ale proszę zwrócić uwagę, że to są bardzo częste wahania. Nie można porównywać cen tego momentu, bo ceny w tym momencie to są również elementem działań wojennych. Proszę szerzej patrzeć na biznes. Tak samo w przypadku ropy. No, te ceny są indeksowane na całym świecie. Oczywiście zawieramy umowy, na których są dyskonty. I to, że strona rosyjska czasami jest dyskont 8, 20, 30 dolarów, to tylko wynika z tego konfliktu wojennego, by nas zmusić generalnie do korzystania całkowicie właśnie z tamtego kierunku ropy. Ale proszę państwa, też proszę zobaczyć nie tylko na cenę ropy, proszę zobaczyć na właściwości ropy. Jeżeli przemysł petrochemiczny również działa na przerobie ropy, to niejednokrotnie zakup ropy z innych kierunków powoduje zupełnie inne wkłady i bilansuje tak naprawdę tą różnicę cenową. My również bardzo mocno to analizujemy. Dlaczego tu bardzo mocno mówiłem o takiej równowadze rynków? Bo proszę państwa, ta solidarność jest potrzebna, jeżeli mówimy o równoważności, takiego równowagi rynków, bo jeżeli my będziemy cały czas dywersyfikować i dywersyfikujemy, naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo w tym czasie, a polityka innych naszych sąsiadów będzie zupełnie inna, gdzie będą otrzymywać ropę z rzędu dyskonta 20-30 dolarów, to automatycznie na rynku polskim pojawi się produkt i pojawi się ten produkt tak naprawdę wyprodukowanej z rosyjskiej ropy. Więc tak naprawdę nie będzie żadnego w tym efektu. Jeżeli ta skala nie będzie szersza, nie będzie w tym żadnego efektu. Tylko i wyłącznie będziemy osłabiać gospodarkę. I nie możemy się zmusić krótkotrwałymi dyskontami cenowymi do tego, by jeszcze bardziej uzależnić gospodarkę od tych surowców. Dziękuję bardzo. Bardzo i taką proszę. Politykę uważam, że taka polityka gospodarcza jest właściwa. Dziękuję bardzo. Kolejna redakcja. Bardzo proszę pani redaktor. Dzień dobry. Wiktoria Jędruszkowiak, Orientuj się. Ja mam pytanie o to, jak w związku też z postępującą kryzysem klimatycznym planują państwo również postawić na rozwój OZE, czy na przykład jest planowane odblokowanie ustawy 10H? A jeśli nie, jeśli tak jak państwo mówią, będziemy wciąż opierać gospodarkę na węglu, to na polskim węglu, to czy ta data odejścia od węgla w 2049 roku ulega zmianie, a jeśli tak, to na kiedy? Dziękuję pani minister Moskwa, ale miałem wrażenie pani redaktor, że pani minister powiedziała na tym w czasie konferencji. Bardzo proszę. Ja nie miałam takiego wrażenia. Mhm. Data 2000... Jest konkretne pytanie o ustawę 10H, więc może właśnie konkretnie. Data 2049 z umowy społecznej jest datą obowiązującą jako termin naszego odejścia od węgla. Pyta pani o 10H, to jest bardzo ważne pytanie. W naszej strategii, w rewizji polityki energetycznej stawiamy na zwiększenie rozwoju tej wiatrowej energetyki zarówno na lądzie, jak i na morzu. To oznacza rewizję planu gospodarowania morskiego i sprawdzenia możliwości potencjału nowych lokalizacji. W przypadku tej lądowej energetyki to jest kontynuacja już rozpoczętej zmiany ustawy. Przypomnę, że w założeniach tej ustawy jest przełożenie bardzo sztywnych ram w kierunku dialogu społecznego, w kierunku dialogu gminy, lokalnej społeczności i ostatecznej decyzji, jaka ta odległość będzie. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa środowiskowych ta minimalna odległość musi być zachowana. W projektowanej ustawie to jest 500 metrów i pomiędzy 500 metrów a 10H jest ta przestrzeń na dialog. Jest to ważna decyzja dla lokalnej społeczności, która ma prawo głosu i ma prawo zdecydować, w jakiej odległości od siebie te wiatraki chce mieć. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że uelastycznienie tych przepisów jest potrzebne. Dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo proszę pan prezes Obajtek. To jeszcze chciałbym dołożyć, proszę państwa, to jest ustawa związana z offshorem, czyli ustawa związana właśnie z tą energetyką morską, która w tamtym roku przeszła i Orlen bynajmniej za półtora roku zacznie budować pierwszą farmę na Bałtyku, ale również Bałtyk to następno 11 koncesji, o których różne firmy będą się starać. To też jest następna szansa zwiększenia udziału OZE, a zwłaszcza właśnie tej energii wiecznej na Bałtyku, gdzie jest ona bardziej optymalna. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę kolejna redakcja.
Marek Strzelecki, Reuters, dzień dobry. Padła data odejścia od ropy, koniec bieżącego roku. Orlen ma dwa kontrakty, jeden kończy się w tym roku, a drugi później, w 2024. Czy to znaczy, że będziemy rezygnować z tego drugiego, dłuższego kontraktu z Rosją? Panie redaktorze, myśmy renegocjowali wiele kontraktów. Te kontrakty są zawarte na 2 lata, a te kontrakty, jeden z kontraktów się kończy, drugi kontrakt oczywiście jest na późniejszy termin, ale mamy mechanizmy i zobaczymy, jak sytuacja, to co państwu powiedziałem, że jesteśmy gotowi na każdy scenariusz i również są zapisy w umowie, które generalnie również dają nam pewne możliwości. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan redaktor. Fakty TVN. Panie premierze, czy jest pan w stanie wskazać konkretną datę, kiedy już żadne surowce z Rosji nie będą do Polski importowane? I jak w tym kontekście odniesie się pan do postawy Węgier i premiera Orbana, z którym był pan bardzo bliskim sojusznikiem, a który nic nie robi sobie z tych apeli Polski? Panie redaktorze, też w czasie konferencji była informacja na ten temat, ale jeszcze raz pewnie pan premier z chęcią powtórzy. Jeszcze raz powtórzę. Gaz do końca tego roku. Chociaż już teraz jesteśmy praktycznie niezależni dzięki naszej nowej infrastrukturze gazowej, ropa do końca tego roku. I przypomnę tutaj jeszcze o tej koncepcji podatku od rosyjskich surowców. Będę bardzo mocno ten pomysł, tę kwestię forsował w Unii Europejskiej, tak żeby było to wszystko sprawiedliwie z punktu widzenia zasad konkurencji na rynku, tak jak mówił to całkiem przed chwilą bardzo słusznie pan prezes. I trzecia rzecz, węgiel, tak szybko jak zostanie przyjęta ustawa, być może już w kwietniu, ale proces parlamentarny zależy również od Senatu. Jeżeli będzie dłużej, to najpóźniej będzie to wszystko przeprowadzone do maja. Jeżeli chodzi o wszystkie te zasady, szanowni państwo, to ja również wzywam wszystkie inne kraje członkowskie Unii Europejskiej do podejścia do bardzo radykalnego planu odejścia. Niestety jest kilka krajów, w szczególności wiodącym takim krajem, który zachowuje najdalej idącą wstrzemięźliwość, są Niemcy. I to ciekawe, że pan redaktor pyta o Węgry. Węgry i premier Orban powiedziały wprost: my nie będziemy blokować pakietów sankcyjnych, a ponieważ pakiety sankcyjne są jednomyślne, jednogłośne, to widać wyraźnie, że mówił prawdę. Natomiast proszę się dopytać, jak wyglądał przebieg Rady Europejskiej, tej poprzedniej w Paryżu. Kto był głównym hamującym, jeśli chodzi o przyjęcie radykalnych planów ograniczenia importu surowców z Rosji. A więc, panie redaktorze, Węgry są uzależnione od Rosji. Węgierska polityka wobec Rosji, rosyjskich surowców mi się nie podoba, ale to nie Węgry decydują o tym dzisiaj, jak radykalny jest nasz pakiet sankcji. To w dużo większym stopniu decydują o tym Niemcy i oni hamują ten proces najbardziej. Więc tak ta rzeczywistość wygląda. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Czy są jakieś pytania jeszcze? Artur Kowalski, Nasz Dziennik. Pytanie do pana prezesa Obajtka o koordynację działań i na forum unijnym w celu odejścia od rosyjskiej ropy. Jak ta koordynacja powinna wyglądać? Jakich decyzji w tej sprawie pan oczekuje? No, rozumiem, żeby tutaj zachować pewną równą konkurencję na rynku. To, co powiedziałem na początku, konkurencja jest oczywiście potrzebna, ale w tej konkurencji muszą mieć uczestnicy konkurencji równe warunki i nie może być sytuacji takiej, że my odcinamy się całkowicie. Oczywiście to, co powiedziałem, jesteśmy przygotowani na ten scenariusz, a z drugiej strony generalnie inne kraje sąsiadujące będą korzystać z tej ropy i produkty tej ropy będą zalewać nasz rynek, bo wtedy będą osłabiać i niszczyć naszą gospodarkę. Pan premier już tu odpowiedział. Kwestia, to już jest kwestia polityczna i pan premier, sugerując o kwestii podatkowej,
obciążeniowej w tym zakresie, to jest słuszna sugestia, bo wtedy wyrównuje szanse wszystkim i uważam, że strona rządowa, zabiegając właśnie o taką politykę, o tą politykę solidarności w tym zakresie, będzie szła w dobrym kierunku i również będzie dobrze to rokowało dla całego biznesu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani redaktor. Ula Sokołowska, TVP Info. Pytanie do prezesa Daniela Obajtka. W innym obszarze działań PKN Orlen otworzył własny fundusz kapitałowy 100 milionów euro w ciągu 10 lat. Panie prezesie, jak to wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne Polski? Proszę państwa, korzystamy z różnych mechanizmów finansowania, tak by wzmocnić procesy naszych inwestycji. Jak państwo wiecie, w naszej strategii to jest 140 miliardów na inwestycje. I teraz jesteśmy w czasach, gdzie są duże wahania. W związku z tym musimy szukać źródła finansowania do podparcia naszych inwestycji, które są konieczne. Czyli to są inwestycje w rozwoju petrochemii. Na petrochemię przeznaczymy ponad 40 miliardów złotych. Petrochemia jest przyszłością również gospodarczą naszego kraju i to też te procesy inwestycyjne wymagają stabilności. Proces choćby inwestowanie w rafinerię w Morzejkach. No, ta rafineria przechodzi pogłębiony bardzo duże procesy inwestycyjne, które mają doprowadzić do pogłębionego przerobu w tej rafinerii, by tak by ona była optymalna. Widzimy, że ta rafineria w tym miejscu po pierwsze jest strategicznie położona, ona jest konieczna do utrzymania, a po drugie musi spełniać pewne parametry ekonomiczne, musi być na tyle optymalna, żeby jej produkt był atrakcyjny również na tych rynkach. Więc środki uruchamiamy cały czas, by podtrzymać procesy inwestycyjne. Procesy inwestycyjne choćby w zieloną energetykę. Proszę zobaczyć, no, jesteśmy liderem w transformacji energetycznej. Cały czas zwiększamy źródła OZE w tym zakresie. Budujemy elektrownie gazowe, bo te elektrownie gazowe przez pewien czas muszą podtrzymać bilans tej energetyki zeroemisyjnej. Wchodzimy choćby nawet w SMR-y czy MMR-y, czyli chcemy jak najszybciej wspólnie z naszymi partnerami uruchomić te procesy. Myślę, że w ciągu parę lat, 5, 6, może 7 powstanie pierwszy SMR o mocy 300 MW w Polsce. Tu prowadzimy bardzo mocne w tym obszarze działania. Dlatego też powiedziałem na samym początku w moim przemówieniu, że do tego potrzebny jest bilans. Do tego jest potrzebne położenie, połączenie, stworzenie tak mocnej firmy, która jest w stanie udźwignąć inwestycje, które pochłoną miliardy. Przecież sam Bałtyk, jeżeli mówimy o inwestycjach na Bałtyku, to jest około 140 miliardów złotych. Ale to nie jest tylko kwestia inwestycji. My też musimy zapiąć polski łańcuch dostaw do tych inwestycji, tak by gospodarkę również napędzać w innych obszarach. I dlatego jesteśmy stabilną firmą, pozyskujemy środki z różnych kierunków, ale to pokazuje, że mamy ten potencjał do pozyskania tych środków i realizowania tych celów biznesowych, które wyznaczyliśmy sobie. Po pierwsze jest to biznes, ale to jest bardzo ważne bezpieczeństwo. Proszę państwa, nie zapewnimy bezpieczeństwa, to co pan premier powiedział, jeżeli nie będziemy mieć pewnej równowagi, równowagi tej energetyki emisyjnej, niskoemisyjnej, czy też zeroemisyjnej. To musimy rozwijać, a na to jest potrzebny kapitał. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan redaktor. Dzień dobry, Brian Kasprzyk, Polsat News. Szanowni państwo, jak to całkowite odejście od rosyjskiego gazu i ropy naftowej przełoży się na budżety gospodarstw domowych w naszym kraju? Mówiąc krótko, czy wszyscy więcej zapłacimy, a jeżeli tak, to o ile? Pani minister Moskwa może. Wprowadzona w poprzednim roku tarcza antyinflacyjna przygotowała nas na tą sytuację. Już wtedy byliśmy w sytuacji wojny gazowej z Rosją, wojny surowcowej z Gazpromem. Dlatego też ta tarcza inflacyjna i likwidacja i obniżenie podatków plus dodatek osłonowy, którego pierwsza transza będzie wypłacona, została w ostatnich dniach, ale dzisiaj jest ten ostatni dzień na wypłatę tej pierwszej transzy, to jest 1 mld złotych, pozwoliła nam zastosować ten pierwszy i niezbędny pakiet osłonowy. I oczywiście będąc w sytuacji wojny, państwo pewnie też widzą, większość analityków umilkła co do prognozowania cen surowców i sytuacji na rynku surowców. My jesteśmy częścią rynków globalnych, giełdy, będziemy reagować na zmieniające się ceny. Na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie odpowiedzialnie powiedzieć, jak te ceny będą się kształtować. Ja może
Ja może odpowiem też na pytanie pana redaktora w taki sposób. Politykę europejską, zwłaszcza niemiecką, wobec Rosji i rosyjskich surowców można określić tak. Chcieliście mieć tanie surowce i spokój, a macie drogie surowce, wysokie ceny i wojnę. I my poprzez naszą politykę derusyfikacji wzywamy Niemców do tego, żeby rzeczywiście przywrócić pokój, zabrać instrumenty prowadzenia wojny Putinowi, Kremlowi, Moskwie, a z drugiej strony właśnie doprowadzić z biegiem czasu do spadku cen, ponieważ zmniejszenie zależności od surowców rosyjskich oznacza spadek cen w średnim i w dłuższym okresie. Mam nadzieję, że ten średni i dłuższy okres przyjdzie szybciej niż się spodziewamy. Dziękuję bardzo. Bardzo dzień proszę. Dobry, Rafał Grzewski, Radio Z. Pytanie do prezesa Obajtka. Chciałem zapytać o tą planowaną sprzedaż części stacji Lotosu węgierskiemu MOL-owi. Czy w obliczu zachowania Viktora Orbana w związku z sytuacją na Ukrainie, czy nie należałoby wstrzymać tej transakcji? Oczywiście jest rachunek stricte finansowy, no ale czy w obliczu zachowania Viktora Orbana, no tutaj nie powinny wchodzić też kwestie moralne? Bardzo dobrze, proszę. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za pytanie. Panie redaktorze, tak samo powinniśmy wstrzymać rozwój stacji w Niemczech. Jeżeli myśląc tą kategorią, w Niemczech też mamy swoją sieć stacji i również rozwijamy. I nie widzimy, żeby państwo niemieckie prowadziło aktywną politykę w zakresie sankcji. W związku z tym może powinniśmy się z tego rynku wycofać i nie wycofujemy się. Ale jeżeli chodzi o stację MOL-a, pragnę tą wypowiedź moją rozbudować. Jak wiemy państwo, warunki zaradcze, które dała komisja, musimy spełnić całościowo. Nie da się nie sprzedać stacji i generalnie przeprowadzić fuzję. Ta fuzja polega na tym, że warunki zaradcze muszą być wykonane. To jest kwestia 400 stacji. W Polsce mamy 800 stacji. Pragnę jeszcze zaznaczyć, że MOL poprzez Slovnaft posiada 80 stacji w Polsce już od dłuższego czasu. I to nie jest tylko sprzedaż. My również kupujemy stacje. 200 stacji, około 200 stacji pozyskujemy od MOL-a. Kupujemy od MOL-a, czyli wchodzimy również na rynek węgierski i wchodzimy również na rynek słowacki. Mało to, panie redaktorze. Tam pozyskuje się stacje, gdzie się ma rynek hurtowy, by zabezpieczyć hurt i paliwo do tych stacji. Również na Węgrzech mamy ponad 10% rynku hurtowego. Również na Słowacji mamy około 20% rynku hurtowego. To jest następna rzecz, bardzo ważna cała w tych kalkulacjach. Jeszcze jedna rzecz. To 400 stacji MOL-a, które będzie w Polsce, nie stanowi żadnego zagrożenia dla naszej gospodarki, ponieważ mamy podpisane umowę długoterminową na dostawy paliw właśnie do tych stacji, między innymi z ropy arabskiej, którą przerabiamy. Więc gdzie tu widzimy jakiekolwiek zagrożenie w tym zakresie, jeżeli chodzi o gospodarkę czy bezpieczeństwo państwa? Nie ma żadnego zagrożenia. To tylko wykorzystuje opozycja, stosując różne dziwne chwyty typu zamrożenie fuzji na 100 ileś dni. Tylko dlatego to stosują, bo doskonale wiedzą, że po decyzji komisji my musimy tę decyzję wykonać w ciągu 6 miesięcy. Jeżeli nie wykonamy w ciągu 6 miesięcy, cały proces fuzji praktycznie nie istnieje. Całą procedurę trzeba zacząć od nowa. I powiem państwu szczerze, to są wręcz działania opozycji pro-putinowskie. Bo jeżeli opozycja w 2011-13 próbowała sprzedać Lotos, choćby nawet Rosjanom, i nie widziała z nim żadnego problemu, nie widziała problemu negocjować w sprawie choćby nawet zbycia Morzejek i tu też nie widziała problemów, to teraz opozycja widzi problem, jak powstaje firma multienergetyczna, która zapewnia bezpieczeństwo państwa, bo nie kupują to Rosjanie, kupują to Polacy, a stacje praktycznie wymieniamy, bo to 400 stacji, a 200 stacji ma podobny zysk operacyjny. I jeszcze jedną rzecz pragnę zaznaczyć. Do tych stacji, do pozostałej części stacji prowadzimy rozmowy bardzo intensywne na nabycie następnych stacji w tym zakresie. My musimy patrzeć na cały region i Orlen jest firmą w regionie i również w regionie musimy rozwijać sieć stacji. Trudno, żeby Orlen łącząc się z Lotosem miał stację koło stacji. To nie jest żaden asynergia. To jest po prostu wbrew tak naprawdę ekonomii i mikrorynkom, na których są te stacje. W związku z tym tu nie widzę żadnego zagrożenia. MOL jest firmą akcyjną i nie widzę żadnego w tym zakresie zagrożenia. To, co robi opozycja, proszę państwa, to mówi, że jest za odcięciem
się od Rosji, a takimi wypowiedziami i blokowaniem choćby fuzji powoduje, że tak naprawdę jest najbardziej prorosyjska, a z drugiej strony przecież to są współcześni politycy. Czy oni nie pamiętają tego, co mówili parę lat temu? Jaki proces był na prywatyzację Lotosu, jaką Lotos miał kondycję finansową, jak Lotos miał problemy w ogóle finansowe. Lotos na dłuższą metę nie ma możliwości utrzymania się z racji tego, że nie ma wielu filarów swojej działalności. Nie ma petrochemii, nie ma energetyki. Takie rafinerie z czasem słabną i niestety kończą swoją działalność. Tak było właśnie z takimi rafineriami w całej Europie. I zachęcam również opozycję, żeby zastanowiła się, mówiąc, powtarzając takie sprawy, wykorzystując tą lokalną, taką brutalną politykę, żeby się zastanowiła nad swoimi wypowiedziami i żeby nie odbierała prawa akcjonariuszom, bo tak się składa, że na Walnym ponad 85% akcjonariuszy zdecydowało za tą fuzją właścicieli tak naprawdę Lotosu. I nie był to tylko skarb państwa. Więc żyjemy w demokratycznym kraju i nie możemy blokować również decyzji akcjonariuszy. To, co robią, są nieodpowiedzialni tak naprawdę za gospodarkę. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, jedna zasada na tych konferencjach i staram się jej przestrzegać. Bardzo proszę, panie redaktorze. Dzień dobry. Karol Byzdra, portal Energetyka 24. Pytanie kieruję do pana premiera. Dlaczego potrzeba było wojny do wprowadzenia embarga na rosyjski węgiel? Nie trzeba było wojny. My już wcześniej rozpoczęliśmy również ściąganie węgla spoza Rosji. Przede wszystkim wojna niestety otrzeźwiła naszych partnerów. I tu można powiedzieć, że niestety dopiero w wyniku tych dramatycznych działań nasi partnerzy niemieccy, także z zachodniej Europy dalej, z Francji, Holandii, zaczęli rozumieć, jak wielkie jest ryzyko uzależnienia od Rosji. Tutaj nie padła jedna nazwa, szanowni państwo, nazwa, której wstydzą się dzisiaj nasi oponenci. Wstydzi się również nasz sąsiad niemiecki. Coraz bardziej się jej wstydzi. Jaka to nazwa? Nord Stream 2. To coś, co jeszcze miesiąc temu, no z okładem niewielkim, 2 miesiące temu, cała klasa polityczna niemiecka, cała Europejska Partia Ludowa. Sprawdźcie, jakie partie w Polsce są członkami Europejskiej Partii Ludowej. Wspierała budowę Nord Stream 2. Jeszcze głębszego uzależnienia od Rosji. Dziś wszyscy nabrali wody w usta. W związku z tym można powiedzieć, że bardzo, bardzo późno, mam nadzieję, że nie za późno, ale będziemy pilnować tych naszych partnerów, żeby ten ich plan derusyfikacji był również skutecznie przeprowadzany i żeby nie było omijania sankcji, bo coś takiego się również niestety już zaczyna. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś redakcje? Pan redaktor, bardzo proszę. Dzień dobry, Michał Dobrowicz, RMF FM. Szanowni państwo, chcę zapytać, czy odejście od rosyjskiego gazu oznacza całkowite, absolutne wstrzymanie zakupów od 2023 roku i czy wchodzą w grę na przykład transakcje spotowe? Czy one też będą wstrzymane? Dziękuję. Pani minister, tutaj bardzo proszę. Ostatni kontrakt z Gazpromem został wypowiedziany. Umowa nie będzie kontynuowana. Koniec tej umowy to jest koniec 2022 roku, co oznacza zero rosyjskiego gazu w polskim miksie, zero jakiegokolwiek rosyjskiego gazu w polskim miksie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan redaktor. Dzień dobry, Mariusz Marszałkowski, biznesalert.pl. Ja mam pytanie do pana prezesa Daniela Obajtka odnośnie decyzji Rady Nadzorczej PKN Orlen odnośnie rekomendacji dotyczącej wypłacenia dywidendy za zeszły rok. Mam pytanie, czy w obliczu tej sytuacji, która się dzieje na wschodzie, a także tych decyzji, które mają na celu rezygnację z dostaw surowców z Rosji, przewiduje pan zmianę tej rekomendacji w nadchodzących miesiącach, bo na przykład inne polskie koncerny energetyczne no, wstrzymały się z decyzją dotyczącą wypłacenia dywidend i jak to będzie wyglądało w przyszłości, jeżeli chodzi o PKN Orlen? Panie redaktorze, PKN Orlen jest odpowiedzialną firmą i polityka dywidendowa musi być odpowiedzialna i ciągła. Nie można tej polityki zmieniać nagle. W momencie, kiedy 2 lata temu ogłaszaliśmy strategię, tam bardzo mocno uzależniliśmy politykę dywidendową. I dziś przychody Orlenu nie wskazują na to, byśmy mogli zrezygnować z polityki dywidendowej.
To jest jedna sprawa. Druga sprawa, polityka dywidendowa wzmacnia koncern, wzmacnia wiarygodność do koncernu, wzmacnia jego atrakcyjność w tym zakresie. I w momencie, kiedy jesteśmy w procesach fuzji, my musimy pokazać, że jesteśmy koncernem odpowiedzialnym, stabilnym i ta polityka stabilna wypłaty dywidendy będzie trwała w tym zakresie, bo to, co podkreślam, to buduje wiarygodność koncernu, a wiarygodność koncernu to zainteresowanie koncernu, akcjonariuszy, to cały rynek kapitałowy. W związku z tym będziemy stosować politykę dywidendową. Chcemy być atrakcyjną firmą dla akcjonariuszy. Chcemy przez tą atrakcję zdobywać kapitał do dalszych inwestycji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani redaktor. Anna Bytniewska, Polska Agencja Prasowa. Panie premierze, czy polski rząd ocenił, jaka jest szansa na aprobatę polskiej propozycji podatku na węglowodory z Rosji i w Unii Europejskiej? I co, jeśli takiej aprobaty państwo nie uzyskają? Czy stracimy konkurencyjność? Nasza gospodarka straci konkurencyjność? Nasza gospodarka nie straci konkurencyjności, czego najlepszym potwierdzeniem są dobre wyniki eksportowe, wzrost konkurencyjności naszych przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych i bardzo niski poziom bezrobocia. Ale generalnie będę na pewno prowadził różnego rodzaju działania, również o charakterze dyplomatycznym, żeby nakłonić do tego Komisję Europejską i nakłonić do tego naszych partnerów, ponieważ tylko wtedy będzie tak zwane level playing field, czyli wyrównanie zasad gry na jednolitym rynku europejskim. I mam nadzieję, że Komisja Europejska to zrozumie. Albo będzie w krótkim czasie odejście od surowców rosyjskich przedstawione przez wszystkich, albo muszą być przedstawione plany, w jaki sposób inne gospodarki będą mogły się bronić przed nieuczciwą konkurencją na jednolitym rynku. Jeszcze pani minister, bardzo proszę. Szanowni państwo, przypomnijmy sobie, jak był wprowadzany system ETS. W momencie, kiedy Polska wchodziła do ETS-u, mieliśmy 70% uzależnienia od węgla. Nikogo to w Unii Europejskiej nie obchodziło. Uwarunkowania gospodarcze, historyczne, ten sam system dla wszystkich. Dlatego też liczymy na zastosowanie równych zasad przy wprowadzaniu tego konkretnego podatku. Wiemy, że są państwa, które mają 100% rosyjskiego gazu, bardzo dużo rosyjskich surowców. Patrząc na zasady wprowadzania ETS-u, uważamy, że te same zasady powinny być stosowane przy wprowadzaniu tego podatku. Startujemy z różnych poziomów, ale zmierzamy do tego samego celu. Dziękuję bardzo i proszę ostatnie pytanie. Maksymilian Wysocki w gospodarce.pl. W zasadzie pani redaktor zadała to samo pytanie, więc tylko dopytam, co w przypadku, jeśli Polska zostanie jednak tym jedynym sprawiedliwym, co wtedy? Nie mamy takich obaw, ponieważ widzimy już dzisiaj, że nasza presja na sankcje, presja na derusyfikację ma sens, że ona daje dobre rezultaty. Widzimy, że kolejne państwa przedstawiają swoje plany i to plany stosunkowo w krótkiej perspektywie. Nie tak radykalne jak nasz, nie tak zdecydowane, bo tak się jakoś stało, szanowni państwo, że w kontekście tego strasznego wydarzenia, jakim jest wojna na Ukrainie, to Polska wytycza tutaj pewnego rodzaju standardy. I to, co nazywano wcześniej rusofobią, dzisiaj już jest mainstreamem. Dzisiaj już jest przyjęte jako rzeczywistość, w której funkcjonujemy. To, co wcześniej nazywano koniecznością obniżenia cen na skutek pozyskiwania tanich surowców z Rosji, dzisiaj wiadomo już, że oznacza płacenie Putinowi za machinę wojenną. I dlatego dziś opinia publiczna Zachodu, przede wszystkim opinia publiczna Zachodu, do której cały czas się zwracam, zrozumiała to, widząc te straszliwe ofiary, mordowane kobiety, dzieci, bombardowane przedszkola, żłobki, szpitale, widzą już, że ze zbrodniarzem wojennym nie robi się interesów. Dziękuję bardzo, panie premierze. Szanowni państwo, to były wszystkie pytania. Bardzo dziękuję za udział w konferencji. Dziękuję.